Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani, w dzisiejszym odcinku przestrzelamy sobie parę produktów od Gao. Na pierwszy ogień idzie wyrzutnia Pandora Gao Spectrum. Czyli tutaj mamy od groma różnych innowacyjnych nagród. 50 strzałów, kaliber 20 mm, kod produktu ECO-F-S50-1. Cena około 150 zł, gramatura 410 gram neku, wyrzutnia kątowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bardzo szeroka, zawsze mniej więcej 7 strzałów, tu mamy aż 10, czyli jest naprawdę szerokim wariacikiem. No, nie wygląda źle, plus taka wąziutka, fajnie wygląda, ląd podstawowy, ląd rezerwowy, trochę się z niej sypie, bo kudier był nie, jak to się mówi, taki no niegościnny. I teraz przejdźmy, to nie do nowości, to są stare wyrzutnie, które kiedyś były mega fajne, ale zostały im zmienione szaty graficzne. Mamy tutaj wyrzutnię AL-22, która teraz nazywa się Army. Taka, niby tu jakiś kamień połupany, tutaj jakieś fajerwerki, taka, ciężko mi jest ją ocenić, nie? Mamy tylko ląd podstawowy, gramatura 242 gramy neku, cena 100 zł za toki. A tutaj mamy AL-35, która się teraz nazywa dron. Tutaj cena około 140 zł. Tu mamy strzały proste, strzały kątowe i multikaliber 20, 25 i 30 mm. Cena około 140 zł. I tylko ląd podstawowy. Gramatura 403 gramy neku. W wolnej chwili zapraszam Was do sklepu pirohit.pl z kodem MAHONYTEAM10, macie 10% rabatu oraz zapraszam Was na naszego Instagrama MAHONY69, sklepy stacjonarne, piła, Radom, Police. Do piła jak jedziecie, to lepiej zadzwońcie, bo Michał teraz często gęsto widzę na nagrywkach, żebyście jak ktoś jedzie z daleka, żebyście po prostu nie podstawali klamki, bo później ludzie mi piszą, że przyjechałem, miał być czynny, a był zamknięty. Więc dla bezpieczeństwa radzę zadzwonić. A więc sprawdźmy, co te kosteczki potrafią. Jaką odpalasz? Dron. No to odpalaj. Ładna. No? Jak za stówkę... Ale nie od tyłu ją odpalili? Nie, dobrze. Dobrze ją odpalili. Jaka teraz? Army. Dawaj. Bo masz 20, 25 i 30 mm. To 20 mm robiła tam robotę. Te 25 i 30 słabe były. No takie małe to dosyć fajne. Sporo. Co? Jest niebieskiego sporo. Nie wiem, czy kamera nie nagra ten niebieski. O! O! O, to tak! I ta końcówka spierdzielona. Taka 50-50 była. Początek... Ostatni strzał, te trzy ostatnie. Ostatnia seria była słaba, ale te przedostatnie były dobre. Dawaj teraz tą kontóweczkę. Akurat Kuśnik, tą kontówę ty masz. To ja wiem. No kupiłeś, to ja musiałem kupić. Ja nie kupiłem, ja dostałem. To nic, ale to jak ty dostałeś, to musiałem... Aha, i myślisz, że będzie dobra? No. No to zaraz się okaże. Kurde, ona ma szeroki kąt. Ja wiem, zobaczymy, tu jest taki pas... Będzie po lesie napierdzielać. To ja nie wiem, no tu jest taki pas jak... Tu trzeba było się przejść tam, a ją ustawić o tu. Dobra, Kaczek już odpali, teraz to jest po ptokach. Teraz to jest po ptokach. Teraz to jest po ptokach. Daję radę, zobacz, na placu widzisz. Za te pieniądze zawalista. Tylko trochę szybko finał zniknął, ale fajna była.
Fajna! Ty, ale idealnie się mieściła nad tym lasem. Poczekajcie chwilę. Tu jest pas 50 metrów i ona się akurat mieściła w tym pasie. Że waliła, bardzo szeroko. Kontóweczka zasługuje na 8, a te dwie poprzednie to takie 7. No dobrze, że ją przesunąłem trochę w lewo. No bardzo dobrze, Grzesiu, bardzo dobrze. Andrzej, a ty jak oceniasz? No spoko. No spoko, no to. Ładny niebieski. Ta była fajna. Armii też dawał radę. No. To pierwsza była słaba. To pierwsza była cienka. Pierwsza miała 20 mm, dobre, później była słaba. A za to w druga miała dobrą końcówkę. No to tyle. Trzymajcie się ciepło i na razie.